Nie żyje rosyjski generał Władimir Makarow. Agencja TASS poinformowała o śmierci generała dywizji Władimira Makarowa. Były zastępca szefa głównego zarządu do spraw zwalczania ekstremizmu rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Według oficjalnych informacji generał zastrzelił się. Powołując się na organy ścigania, do zdarzenia doszło rano 13 lutego. Ciało generała dywizji Władimira Makarowa, 72-letniego byłego wiceszefa głównego zarządu MSW do spraw walki z ekstremizmem, znaleziono w domku letniskowym we wsi Gorliwko pod Moskwą. Wcześniej ustalono, że popełnił samobójstwo. Makarow w styczniu został zdymisjonowany przez Władimira Putina.